Witam, hello, cześć i czołem. Cześć, owca. Przepraszam, że nie było tyle czasu odcinków, ale miałem problemy z przyjaciółmi. Dużo, żeby opowiadać, i nie chcę za bardzo opowiadać takich rzeczy. Ty, owco, musisz stąd iść. Tak, już próbowałem nagrać jeden odcinek, ale po pierwsze, nie spodobało mi się to, co nagrałem. Nie spodobało mi się to. Oprócz tego, że byłem nudny jak zwykle, ale no. No i tam. Ci, co mnie oglądałem, lubią mnie, tak? Kocham was. Poza tym. Oj, oj, oj. Teraz lepiej, co? No właśnie. Więc miałem problemy z tym przyjaciółmi, no. I jeszcze na dodatek, jak nagrałem odcinek, okazało się, że nagrałem sam głos. Bo jakoś dziwnym trafem się Fraps nie włączył. Nie podłączył się do Minecrafta, nie nagrał Minecrafta. No cóż, w każdym razie, na razie zrobiłem tylko tyle. Tutaj mam farmę zboża. Tutaj farmę. Co to może być? To są chyba pumpkiny. A tutaj, uwaga, uwaga, farma winorośli. Tak, jupi, jupi, jej. Pierwsza farma, pierwsza taka farma na YouTubie chyba. Co jeszcze tutaj mam zamiar zrobić? Cocoa beans, których chyba nie mam. Tak, chciałbym gdzieś jeszcze zrobić farmę z drzewa, ale na razie mi chyba nie jest potrzebne, bo mam tutaj ten las, tamten las. Ale bardziej bym chciał to. A, jeszcze kaktusy muszę zrobić. To się zajmiemy kaktusami. Ale chodzi o to, że nie mam. Nie, czekaj, co? Tak, ja zacząłem mówić o czymś bez sensu. Okej. Nie, chodzi o to, że chcę zrobić sobie farmę. Plantację raczej, drzew. Po to, żeby mieć to kontrolowane, żeby mi na przykład nie wyrastały mi jakieś takie wielkie drzewa, tylko malutkie, ładne drzewka, żebym sobie mógł ścinać. A, nie ma łopaty. O, mam piasek. Wezmę jeszcze troszkę. Przyda się. No, tak. Co tam u was? No, powiedzcie. Nie no, kto chce może napisać w komentarzu, jak tam minął dzień. No właśnie, napiszcie w komentarzach, jak wam minął dzień. No, to będzie najlepsze rozwiązanie. Jak wam minął dzień? Jeszcze tutaj troszeczkę. Blum. Albo nie blum. Nie blum, nie blum, nie blum. Tylko wyznaczę sobie od razu miejsce. Tu. 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 I chyba mniej więcej kaktusów nie będzie potrzebne. Tak mi się tylko wydaje. Ostatnio znaleźli nowy gatunek żaby. Nie, to nie jest traf, że wasza ukochana żaba w dżinsach, czyli ja, DJ Poloneśka. Żaba w dżinsach. Oh yeah. A nie mogę zabrać Dirta, kurczę. To nie jest wcale randomowe, że wybrałem taki temat. Więc o co chodzi? Znaleźli nową żabę. Taka naukowiec, no. Dziewczyna, kobieta, naukowiec. Kolej, nie odmienia się, dziwne. Takie to trochę nieuczciwe. No cóż. Znalazła żabę, która lata. Tak! Ten gatunek żaby został już odnaleziony dużo, dużo wcześniej. Ale nikt nie wiedział, że to jest nowy gatunek. Myśleli, że to jest normalna żaba drzewna.
już znaleziona. Jo-ho-ho, nie wiem jak dawno temu. Ale tak nie jest. Buhahaj, no i co? No i żaba was rozjebała. Przepraszam za moje słownictwo. Gdzie ten dirt? Zaraz wam powiem, jak się nazywa ta żaba. Tylko jest taki problem, że nie mogę kopać i... O! Oj! Oj! Udało się. Co? Nie, tutaj utonę tak. Muszę wyjść, żeby sobie zresetować. Dobrze. Zrobię to i wam już wam powiem. To jest żaba, która... Nie wiem, mi się zdaje, że ona nie lata. Bo mówią, że to jest żaba, która lata. Mi się zdaje, że ona nie lata, nie widziałem jej. A mi się zdaje, że to bardziej chyba... Ta żaba bardziej lewituje niż lata. I ona schodzi bardzo, bardzo rzadko z drzew. Yo, yo, no! Au. Au, 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 au. Wiecie co zauważyłem? Że jak się pływa i kopie, to się dłużej kopie. Ale nie chodzi mi o to, że jak się jest w wodzie, tylko jak się naciska spację. Tak samo jak się jest na drabinkach. A więc zrobimy to w taki sposób. No. No co? No i co, cieniasy? No i tak, ta latająca żaba się nazywa... Uwaga, uwaga... Rakophorus Helen. Czyli żaba drzewna Heleny. Na cześć matki... O, mam tutaj napisane, jak ona się nazywa. Badaczki. Tak, badaczka. Mhm. Brzmi jak padaczka, ale spoko. Ja kocham... nasz polski język. Lepsze... No co jest przecież... A, nie możesz. Oj, 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 oj. Trzeba wyłazić, trzeba kombinować. No i nie wiem, może zmienię sobie skin na tą żabę? No! Nie zrobię tego. Ta żaba też jest taka zielona, ale taka inna. No shit. Zrobię to tak. Nie wiem, czy słyszeliście o Illumirum. Nie dziwcie się, że słyszycie... O kurczę. Że słyszycie... Tu są... pioruny. I szkieleta niepalącego się. To chodzi o to, że ja mam w Optifine włączone, że mi się nie pokazywał deszcz. Całkiem... Ups. Całkiem przydatne, powiem wam. Nie trzeba się patrzeć ani słyszeć tego głupiego deszczu. No dobra, pioruny. Ale... Dobra, z jednej strony to może być troszeczkę niefajne, bo... Na przykład taki zombie mi tutaj chodzi i nawet... Na początku się ciekawiłem czemu, tak? Oj, oj. Pioruny. Oj, oj, ja się boję. Co, już? Okej. Okay. Dzień już dobiega końca. A ja wam nie zdążyłem powiedzieć o Illumirum. Cóż, dobra, no to kontynuuję. Illumirum. Z Xbox znowu... O, dalej są pioruny. Znowu próbuję... wynaleźć coś fajniejszego. Z jednej strony, jako gamer, mi się to bardzo podoba, że się rozwija i rozwija się na taki poziom, zaraz wam powiem czemu. A z drugiej strony, przez to, że jestem, nie jestem PC gamerem, czyli na kompie, ani Xbox, tylko PlayStation 3. A więc troszeczkę mnie to boli, że PlayStation Sony zostaje w tyle w tym temacie. I to mnie troszeczkę boli, ale nie, wytrzymam. Xboxa nie kupię z tego powodu. Nie, poczekam aż PlayStation wyda coś lepszego. O, będzie dobrze. Nie wiem, czy wiecie, ale...
tak jest moje założenie, że jak Xbox wynalazł tą kamerę, tą... Kurde, jak to się nazywa? Kinect. Kinect. Kurde, gdzieś uderzyło. W tego, ha! Dobra. Wynalazło tego Kinecta. Nie wiem, ja uważam, że... Tak jak ma PlayStation z joystickami i kamerką, czyli takie połączenie jakby Kinecta i Wii, co oczywiście to było przed Kinectem, więc nie można niczego... Ten, nie było po Wii, ale... No cóż. Chodzi o to, że według mnie lepiej, żeby był joystick, żeby trzymać coś i żeby wtedy ta kamerka widziała to. Wtedy nie ma tak dużo problemów. Bo wtedy widzi... Znaczy oczywiście, nie wiem, może... Kurde, nie wiem, może już się starzeje, ale nie wiem, mam nadzieję, że to nie o to chodzi. Dobrze, więc żeby zakończyć szybko... Dzisiaj zrobiliśmy to. Yupi. A Illumirum to jest zmodyfikowana ta kamerka do Kinecta, do Xboxa, która wyświetla ekran za ekranem. O co mi chodzi? Że dookoła ekranu wyświetla się dalszy obraz gry. Czyli tak powiedzmy, gracie w Call of Duty i tak jak widzicie to, co jest przed waszym graczem, no, to co widzi wasz gracz, to Illumirum robi tak, że widzicie jeszcze dalej. Tak jakbyście byli, tak jak widzicie w trzeciej osobie, tylko że... Oj, blisko uderzyło, idę do domu. Tak jak widzicie w trzeciej osobie, w Call of Duty, tylko że... Nie widzicie charakteru, tylko widzicie normalnie w pierwszej, ale dookoła obraz jest tyle, ile widzicie, jak jesteście w trzeciej, jeśli mnie zrozumieliście. Mój znak, kochany. Więc trzeba już skończyć odcinek. Jestem... O, tak. Jestem DJ Poloneśka. Jeszcze choinki nie rozebrałem. Telewizora nie dodałem. Ale was kocham. Do widzenia. Na razie. Pa. Czołem. Cześć.